serdecznie zapraszam mieszkańców Łomży do wzięcia udziału w imprezie Dzień dla Zdrowia. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, oddział w Białymstoku, we współpracy z Urzędem Miejskim w Łomży. Chciałabym podkreślić, że prezydent miasta nie tylko patronuje tej imprezie, ale wspiera też akcję promocyjną, wszelkie działania organizacyjne, ale również pomaga studentom, którzy w tą akcję włączyli się. Został nagrany specjalny spot reklamowy, w którym prezydent miasta Łomży oraz my jako zastępcy zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach. Chcielibyśmy podkreślić, że choroby sercowo-naczyniowe są na pierwszym miejscu pod względem umieralności na świecie. Według wyników badań Ministerstwa Zdrowia z powodów chorób sercowo-naczyniowych codziennie umiera ponad 400 osób. Na świecie jest to prawie 17 milionów osób. Mitem jest, że są to choroby osób starszych. Choruje na te choroby również dzieci. Przedmiotem ogromnej troski władz miasta Łomży jest również dbałość o zdrowie mieszkańców miasta Łomży. W związku z tym włączamy się we wszystkie akcje i wspieramy takie akcje, które mają za zadanie przeciwdziałać pewnym chorobom, czy też prowadzić do wczesnego rozpoznania chorób. W większości chorób sercowo-naczyniowych można by zapobiec. Ważne jest wczesne wykrycie tych chorób i chociażby poprzez badania krwi, ciśnienia, EKG, czy też innych badań. Dlatego też zachęcamy, ażeby 18 kwietnia od godziny 10 do 18 znaleźć czas i udać się do Galerii Veneta. Tam studenci medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny będą prowadzili mnóstwo badań, których celem jest wczesne wykrywanie różnego rodzaju chorób. My też tam będziemy. Serdecznie zapraszam w imieniu władz miasta Łomży.